Dzień dobry, a ze mną w studiu jest prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, pierwsze pytanie o politykę. Będzie pan kandydował? Jest pan wymieniany na nieoficjalnej giełdzie nazwisk do parlamentu, między innymi do Senatu w najbliższych wyborach parlamentarnych z Koalicji Obywatelskiej. To prawda? Panie redaktorze, kadencję kończę 30 sierpnia i obiecuję, że zaraz po tej dacie podejmę decyzję. A dlaczego dzisiaj jeszcze na to nie odpowiadam? Bo chociaż to jest tylko 2 tygodnie, to jest aż 2 tygodnie. Proszę zwrócić uwagę, 2 tygodnie w działalności NIK-u, to na przykład w ostatnim czasie, dzisiaj kontrola dotycząca ekoboruty, zanieczyszczenia środowiska, możliwości oddziaływania na wody podziemne dla Zgierza i Łodzi. To kontrola, którą ogłaszaliśmy przecież kilka tygodni temu, dotycząca zabezpieczenia przed hałasem na tak zwanej wschodniej obwodnicy Łodzi. I chciałem panu powiedzieć, że jeszcze do końca kadencji będzie kilka takich spraw, które dotykają mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego i dlatego ten czas chcę wykorzystać. Ale to znaczy, że jeszcze pan nie wie, czy nie zdecydował się, czy jeszcze nie chce pan ujawniać tej informacji? Mogę powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj w całości skupiam się na pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, ale w tym miejscu wypada mi za jedno podziękować. Prawdą jest, że bardzo wielu łodzian namawia mnie do startu w wyborach. Dziękuję za te sygnały. Dziękuję, że państwo dobrze oceniacie pracę Najwyższej Izby Kontroli, w jakiejś oczywiście skromnej części, także moje zaangażowanie w pracę w instytucji i dziękuję za jedną rzecz. Za to, że państwo podkreślaliście, że nawet z pozycji instytucji centralnej zawsze pokazuje, że Łódź jest dla mnie ważna, problemy jej mieszkańców są dla mnie ważne. Panie prezesie, to brzmi, jakby pan zaczął kampanię. I że w pracy mojej instytucji widać to zaangażowanie w rozwiązywanie łódzkich problemów. To brzmi, jakby pan zaczął już kampanię. Tutaj mówię oczywiście z uśmiechem. A gdyby pan miał zdecydować, ujawnić rąbka tajemnicy, Senat, Sejm, to by był? Ujawnię mój tajny plan. Zrobię wszystko, żeby ta wiedza, którą daje praca w Najwyższej Izbie Kontroli, dalej mogła być wykorzystywana, spożytkowana i byłbym nie w porządku wobec mieszkańców, gdybym powiedział, że nie chciałbym, żeby to, co udało mi się w sensie wiedzy o rozwiązywaniu problemów w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa, żeby nie zostało wykorzystane. Jest to jakiś kapitał, z którego na pewno będę chciał korzystać, a już za 2 tygodnie przyjdzie czas, kiedy podejmę i natychmiast ogłoszę decyzję. Będziemy za 2 tygodnie oczywiście pytać, jak słyszymy, tajemnicze prezes Najwyższej Izby Kontroli, ale pewnie słuchacze mogą już przypuszczać, co się stanie. Dobrze, porozmawiajmy o kontrolach Najwyższej Izby Kontroli, ekoboruta. Najważniejsza chyba informacja jest taka po tej szybkiej kontroli, którą NIK podjęła, że nie zagraża to wysypisko materiałów niebezpiecznych po dawnych zakładach w Zgierzu, nie zagraża wodom gruntowym i nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, chociaż nie oznacza to, że nie ma problemów. Problem jest i to ogromny, ale można powiedzieć to, o czym powiedział pan redaktor, że najważniejszą rzeczą w tej sprawie jest to, o czym nie wszyscy wiemy, że ujęcie wód podziemnych, z których korzysta i Zgierz, i w części Łódź, bo to są ujęcia wody na przykład na Teofilowie, na Żabieńcu, na Stokach, to jest wszystko taka podziemna niecka łódzka, z której wody ze składowiska odpadów niebezpiecznych mogłyby spływać, gdyby się tam przedostawały. Na szczęście studnie głębinowe dla Zgierza to jest poziom od 60 do około 100 metrów, a dla Łodzi nawet 500 metrów. Czyli nie ma takiego 500 zagrożenia. Metrów, a między składowiskiem, a tymi terenami, z których miejscami, z których pobiera się wodę, są nieprzepuszczalne warstwy glin od kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu metrów. W takim razie jak jest problem? To jest ta dobra strona medalu, nie zła. Dobra ma, jako jest zła. Ja w tym miejscu gorąco proszę, przestrzegam, apeluję, niech nikt nigdy nie zbliża się nawet do składowiska odpadów niebezpiecznych, a na pewno już na ten teren nie wchodzi. Oględziny, które robiliśmy na miejscu, jasno pokazują. Ekspert mówi, nie miałem do czynienia z takim miejscem. Tam są odpady niebezpieczne, ale są także odpady komunalne i co ważne, odpady popaleniskowe. Dochodzi do częstych samozapłonów, powstają puste przestrzenie na wierzchu, trawa, ziemia. Jak wchodzi w to miejsce człowiek, ono się zapada, przysypany pyłami, może natychmiast zginąć. Dlatego stąd mój wniosek do prezydenta miasta Zgierza o zabezpieczenie terenu. Decyzja prezydenta, tak, ten teren ogrodzę, będzie on monitorowany, bo jeszcze jedna ważna rzecz, także dla tych, którzy są tylko w pobliżu. Samozapłony, tam są odpady niebezpieczne. Substancje, które w trakcie samozapłonów się wydostają, mogą być niebezpieczne dla człowieka, dlatego będzie także monitoring w postaci specjalnych kamer, żeby straż pożarna mogła szybko przyjeżdżać. I jeszcze jedna rzecz.
Niestety wody tak zwane gruntowe, te, które są na powierzchni, są niebezpieczne. Stwierdziliśmy tam różne substancje niebezpieczne. Czyli na przykład do bzury mogą przenikać te wody? Mogą one przenikać do bzury, ale bardziej prawdopodobnym jest, że przenikałyby na bezpośrednie sąsiedztwo. Tam są nieużytki, nie ma terenów rolnych, to jest bardzo ważna informacja. I jeszcze jedna rzecz. Czy te wyniki są wiarygodne? Każdy ma prawo o to zapytać. Kto na nasze zlecenie przeprowadził tą analizę, także z pogłębioną analizą geologiczną? Najlepsza placówka w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska. To jest ta placówka, która powiedziała drogowcom z Generalnej Dyrekcji, mówicie nieprawdę, poziom hałasu jest przekroczony, czyli ona ma odwagę nawet kwestionować wyniki badań. Panie prezesie. W tym wypadku powiedziała, wody powierzchniowe niebezpieczne, ale wody te podziemne, z których korzystają obywatele, bezpieczne, miejsce należy natychmiast zabezpieczyć. Panie prezesie, pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Dlatego, że ja zaglądam też do innego raportu NIK o bombach ekologicznych i tam jest między innymi sporo do zarzucenia na przykład samorządom. Czy można powiedzieć, że przez lata nikt nie zwracał uwagi nie, na to, tu samorząd co się, akurat co się w Zgierzu dzieje? Dlaczego? No bo przecież ta bomba ekologiczna nie tyka od wczoraj, ani od przedwczoraj, prawda? Już powiem, co wiemy, ale zacznę od ważniejszej deklaracji. Kończymy już kontrolę doraźną. Zrobiliśmy wszystko, żeby mieszkańcy przynajmniej na ten moment mogli się czuć bezpieczni, ale my zaczynamy już za chwilę kontrolę planową, w ramach której odpowiemy na trzy kluczowe rzeczy. Jak do tego doszło? Jak historycznie było tak, że płynęły pieniądze publiczne, nasze obywateli, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do prywatnej spółki Ekoboruta, a ona zamiast rekultywować, ściągała odpady niebezpieczne z Polski, z zagranicy. Chcemy wskazać palcem tych, którzy za to odpowiadają i jeżeli uda nam się udowodnić winę, skierować zawiadomienie do prokuratury przeciwko tym osobom. Czyli mówię, proszę, samorządy osobom powiązanym nie, mają sobie nie miały decyzji w tym zakresie, możliwości podejmowania decyzji. I w tej kontroli planowej przedstawimy jeszcze dwie rzeczy. Jak to zrekultywować? Najlepsi specjaliści z Polsce badać będą szczegółowo skład tego, co tam jest na tym wysypisku, jak można to zneutralizować i niezwykle istotna rzecz. To są ogromne koszty. Pokażemy, gdzie można zdobyć pieniądze, żeby ten teren poddać skutecznej, to ważne. Skutecznej neutralizacji, rekultywacji. Zapytam, są fundusze europejskie. Kiedy poznamy te wyniki? Kontrola zaczyna się zaraz po wakacjach, a wyniki oczywiście już w przyszłym roku, bo jak widać z tego, co powiedziałem, zakres tej kontroli jest daleko szerszy. Nadałem jej największy priorytet, jaki mogłem. To jest jeszcze decyzja prezesa. Ona zaczyna się natychmiast po wakacjach. Jest także delegatura łódzka, która ją przeprowadza, ma odpowiedni budżet, żeby korzystać z najlepszych biegłych specjalistów, ekspertów w tym zakresie, jaki są w Polsce, po to, żeby przygotować skuteczny projekt właśnie, żeby ten teren przywrócić obywatelom. Czekamy, żeby wyniki, on nie był niebezpieczny dla nas wszystkich, żeby kontroli nie stanowił zagrożenia dla środowiska. Czekamy na wyniki tej kontroli. Pytanie jeszcze na koniec, bo jeszcze jeden ciekawy raport Najwyższej Izby Kontroli, do którego sięgnąłem, a mianowicie cudzoziemcy i sposób obsługi tych cudzoziemców. Szacuje się, że na terenie aglomeracji łódzkiej jest mniej więcej już 90 tysięcy gości z Ukrainy, którzy u nas pracują. Są problemy, są zatory w obsłudze tych właśnie osób, no, które tak naprawdę trochę ratują naszą gospodarkę, ale na pewno większość budów w Łodzi. Pan powiedział kluczową rzecz. My jeszcze do niedawna się baliśmy, że Ukraińcy będą zabierać nam miejsca pracy. Dzisiaj już wiemy, że jest w Polsce około od 200 do 300 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy. I to jakich? Tych gorzej płatnych, w budownictwie, w usługach, w rolnictwie. Tam pracują Ukraińcy. Podobnie jak Polacy kiedyś na wyspach, prawda? Dzisiaj my mamy od 1,5 miliona do 2 milionów Ukraińców w Polsce. Jak szacują eksperci, polska gospodarka nie jest w stanie bez nich funkcjonować. Za to polska administracja robi wszystko, żeby ich zniechęcić no do przyjazdu. No nie aż tak, panie prezesie. No chyba nie aż tak. Powiedzmy, że robi wiele. Przynajmniej niechęci to wynika, prawda? Powiedzmy, że robi wiele. Ja nie mówię, że robi intencjonalnie i specjalnie. Taki jest niestety troszkę kontekst, że bardzo długo trwa rozpatrywanie wniosków, że oni czekają w ogromnych kolejkach, że czasami te decyzje w sposób nieuzasadniony tak naprawdę, mimo że powinny być pozytywne, są negatywne. Szczegóły zawiera nasz raport. Dlaczego? Bo musimy powiedzieć o jednej kluczowej rzeczy. Za chwilę Niemcy już mówią, zmieniamy przepisy, do nas będziecie mogli łatwiej przyjeżdżać niż do Polski. Czyli pan się obawia, że oni wyjadą po prostu do Niemiec i nie zostaną w Polsce. Nie mam żadnej wątpliwości, że w niemieckim przemyśle, w
niemieckiej gospodarce, oni mogą zarobić więcej. Jaka jest nasza przewaga? Że nie ma bariery kulturowej. Tak naprawdę język polski i ukraiński jest trochę do siebie zbliżony. Tak naprawdę mentalnie Ukraińcy często, nie wszyscy oczywiście są także te gorsze przykłady, ale oni się dobrze asymilują i dzisiaj polska gospodarka, tak mówią eksperci, tak mówią przedsiębiorcy, nie warto mogłaby z tych rąk pracy korzystać. Warto to wykorzystać. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem był dzisiaj prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo dziękuję. I chciałbym zapewnić wszystkich łodzian, zgierzan, możecie pić bezpiecznie wodę z kranów. Nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek zanieczyszczenia się do niej dostały. Bardzo dziękuję. Bardzo.